Po raz 13 Społeczny Komitet Ochrony i Renowacji Zabytków Cmentarza przy ulicy Zielonej w Jaśle organizuje kwestę na rzecz ratowania zabytków w jasielskiej nekropolii. Zebrane w tym roku środki zostaną przeznaczone na restaurację figury Matki Bożej Różańcowej na grobie Heleny Mroczkowskiej. Rzeźba pochodzi z początku XX wieku. Wykonana jest z piaskowca pińczowskiego. Postawiona jest na cokole w formie stosu kamieni z czytelnymi motywami roślinnymi. Wolontariusze będą kwestować 31 października i 1 listopada w godzinach od 8 do 18.30. Wszyscy, którzy będą odwiedzać w tym roku cmentarz, będą mogli naocznie zobaczyć, jak zostały wykorzystane zeszłoroczne środki przy renowacji figury świętego Antoniego Padewskiego z Dzieciątkiem Jezus, a tegoroczna zbiórka będzie prowadzona na figurę Matki Bożej Różańcowej. Wszystkich bardzo prosimy o wspieranie tej akcji, tej inicjatywy, co będzie również podziękowaniem, myślę, za wieloletnią działalność Społecznego Komitetu na rzecz ochrony i renowacji zabytków starego cmentarza przy ulicy Zielonej w Jaśle. Jasielska nekropolia jest jedną z najstarszych w Polsce. Jej powstanie miało związek z wydanym przez władze austriackie w grudniu 1783 roku dekretem nakazującym zamknięcie cmentarzy przykościelnych w obrębie miast. Pierwszy pochówek odbył się wiosną 1784 roku. Spoczywają tu przede wszystkim pokolenia tych wszystkich, którzy nas poprzedzali w tym mieście, którzy budowali to miasto, odbudowywali po zniszczeniach, mieli tutaj swoje marzenia, swoje życie, które no niestety przerwała śmierć. I naszym obowiązkiem jest pamiętać o tych ludziach, którzy tu spoczywają. A spoczywają często osoby wybitne, czyli przedstawiciele inteligencji, nauczyciele, duchowni, którzy przez całe lata pracowali na rzecz tutaj lokalnej społeczności. Czasem są to życiorysy ciekawe, czasem troszkę zapomniane, ale wszystkie te osoby wywarły istotny wpływ na rozwój naszego miasta. Jednym z najstarszych obiektów znajdujących się na terenie nekropolii jest przycmentarna kaplica pod wezwaniem Jezusa Ukrzyżowanego. Obiekt został wzniesiony w połowie XIX wieku. Od 2010 roku dzięki współpracy miasta Jasła ze Społecznym Komitetem Ochrony i Renowacji Zabytków Cmentarza przy ulicy Zielonej w Jaśle, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Urzędem Marszałkowskim udało się odnowić blisko 40 nagrobków na łączną kwotę 600 tysięcy złotych. Każdy, kto odwiedza cmentarz regularnie, może zauważyć, że systematycznie z roku na rok tych odnowionych, zagospodarowanych nagrobków jest coraz więcej. I to jest niewątpliwa zasługa tych wszystkich, którzy podjęli się organizowania kwesty, jak i tych wszystkich, którzy ten skromny czasem grosz wrzucają do tej skarbony. Ale dzięki temu ten cmentarz żyje. Zresztą jest wpisany do rejestru zabytków i no jest jednym z cenniejszych obiektów takich historycznych na terenie miasta Jasła. Wpłaty można dokonywać również na konto komitetu.